Szanowny Boże, bułka z masłem, czyli coś Wam powiem wielkopostnie. Wystarczy jedno małe wydarzenie, które sprawia, że świat staje się piękniejszy, aż chce się żyć. Albo wszystko stanie się koszmarem. Jedno wydarzenie, które potrafi zamieszać nasz pozornie poukładany świat. Dziś jesteśmy świadkami, jak Maryja, będąca mniej więcej w wieku 15 lat, musi być może samotnie dać odpowiedź, która odmieni całą historię ludzkości. Kilkanaście wieków po tamtym wydarzeniu w Nazarecie święty Bernard pisał o Maryi: od Ciebie zależy nasze zbawienie. Zostaniemy natychmiast wyzwoleni, jeśli Ty powiesz tak. Cały świat jest u Twoich stóp, czekając na Twoją odpowiedź. Powiedz słowo i pocznij słowo wieczne. To jest niesamowite działanie Pana Boga, który posyła anioła do jakiejś zapomnianej wioski, do dziecka, do dziewczyny, z zadaniem godnym królów i namiestników. To jest zadanie, przed którym nam uginają się kolana, bo my w o wiele prostszych zadaniach oblewamy się strachem przed ich realizacją. A my słyszymy z jej ust prostą, ufną i pełną nadziei odpowiedź: niech tak się stanie. Bóg uczynił ją naczyniem pełnym łaski, która od tej chwili zaczęła wzrastać pod jej sercem, by w stosownym czasie ukazać się światu nie w pełnym splendorze, lecz w zaciszu betlejemskiej stajni. Pokora Boga jest dla nas tak bardzo niezrozumiała, że za każdym razem zadziwiamy się tym wydarzeniem. Papież Benedykt XVI mówił w jednym z wywiadów: chciałbym rozbudzić chęć, byście z odwagą podejmowali decyzje ostateczne. Tylko one pozwalają wzrastać i iść naprzód, a to jest wielkość życia. Nie niszczą wolności, ale umożliwiają kierowanie się w prawidłową stronę. Podjąć to ryzyko, decydujący skok, a wraz z nim całkowicie zaakceptować życie. To jest to, co chciałbym przekazać. Niedawno obchodzona uroczystość świętego Józefa i ta dzisiejsza uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny wspaniale przygotowują nas do świętowania misterium paschalnego. Bo przede wszystkim wlewają w nas odwagę do podejmowania decyzji, które po ludzku wydają się niemożliwe do zrealizowania. A może bardziej przeraża nas to, że my im nie podołamy, bo brak nas zaufania. Kiedy Maryja zrozumiała, że stanie się Matką Boga, jej serce napełniła radość, wdzięczność i dyspozycyjność, czyli całkowite zawierzenie Bogu, który będzie czuwał nad jej życiem. Może w ten sam sposób zrozumiemy, że kiedy powierzamy się Bogu, On nad nami czuwa. W tej scenie zwiastowania dostrzegamy trzy elementy, które powinny być widoczne również w naszym życiu. Codzienność, otwartość i współpraca. Wielkie rzeczy nie dzieją się tylko od święta, bo zwiastowanie dokonało się w szarej rzeczywistości dziewczyny z Nazaretu. My o tym często zapominamy, że nasze codzienne obowiązki są również okazją do uwielbienia Pana Boga. Skupiamy się na swoich zadaniach, a przez to nasze serce jest jakby uśpione, że Bóg może mnie do czegoś ważnego zaprosić. Kiedy podchodzimy z otwartym sercem, kiedy nasłuchujemy tego, co Bóg do nas mówi przez różne wydarzenia, troszczymy się w ten sposób, by nie pominąć żadnego zaproszenia Pana Boga do współpracy. Może jest takie wydarzenie, z którym nie potrafisz się uporać i walczysz, gdy być może wystarczy tylko z ufnością powiedzieć: niech tak się stanie. Z Panem Bogiem.